stąd no chyba szukał jakiejś troszkę lepszej broni, która mogłaby mu sprzyjać w ramach tej sytuacji. Sam Biały jeszcze zauważony, dorzucony smoke. No i Snax, który na razie tworzy zmyłkę. Oj, gdzieś ta luka smoku jest zbyt Snax, ale czy zdąży? Siemanko, mam dla was kolejny giveaway, który organizuję na stronie Hellcase. Konkurs będzie trwać przez tydzień, a do wygrania są skiny o wartości $50. Zasady konkursu są takie same jak poprzednio, czyli musicie użyć kodu Mateo, który daje wam darmowy balans, doładować swoje konto za co najmniej $2 przy użyciu kodu MateoBonus, dzięki któremu dostaniecie 15% więcej do depozytu. Subskrypcja mojego kanału oraz kliknięcie w podany film na stronie giveawaya. Zapraszam również do otwierania skrzyneczek, skorzystania z upgradera i innych trybów dostępnych na stronie. Link macie w opisie. Daleki dystans jest dużo, także tutaj niewątpliwie ważne będzie to, by Exus to w pełni wykorzystał, no ale Michu sam stara się zrobić różnicę. Exus, no faktycznie od tej góry pokazuje się z dobrej strony, no ale jeszcze Snax tutaj w bezpośrednim starciu z Białym ma dość duże problemy. Innocent mega mocno poobijany, Mynio gotowy właśnie, by utrudnić rywalowi samą rotację. Exus z tym USP no cały czas gdzieś tam, no właśnie jest groźny, kolejny frag dla zawodnika stylu Dunów. W sumie Exus właśnie z dwoma fragami. Czekamy na Mynia, no jednak ma pełen pasek punktów zdrowia. Brakuje mu może kamizelki, gdyby miał walczyć na ten bliższy dystans, no ale deski smoku niego bijały jednak na daleko. Ekipa CT, no i Mynio, czy on tutaj zaskoczył do lejowego? No frag na Michu był wręcz darmowy. M-Hels, a WP chciał się wychylić, no ale Mynio też na to wszystko był w miarę gotowy. Okej, też gotowy między tymi smokami. Rywal po raz kolejny dubluje okolice psa dla Keja. Jest to szansa na dwie eliminacje i Kej ją wykorzystuje. No tym razem odbijanie przebiegało zdecydowanie sprawniej. Tak, trzech graczy jest bardzo blisko, żeby tą odnogę kryć. Do pomocy był Kej, jest też Killar na wagonie. No ma ogromną przewagę nad swoimi rywalami, a Biały jest bardzo mocno poobijany. Chociaż sam Killar widać, że i tak tego czasu trochę potrzebuje. No zobaczymy, czy to będzie udana ewakuacja, ale wydaje się, że tak. Frag zdobyty, MHL spóźniony o dosłownie pół sekundy. Sytuacja 1 na 2, 40 sekund do końca. No ale Snax błędu nie popełnia. Idealny timing. No ale Innocent, on już tutaj się zdradza. Od Enski też Kej wychodzi sobie totalnie bez niczego. Wyjeżdża na osobę, co miała podłożyć bombę, no tutaj Biały to wszystko coveruje, także chyba zbyt nonszalansko Kej w tej sytuacji się zachował. No ale Killar domyka to wszystko od pleców. Sam Innocent no odzoomował w najgorszym możliwym momencie. Proszę, Biały, jaki szybki strzał. Zostaje tylko Snax, plus taki, że zna pozycję i jednego i drugiego rywala. Stąd no chyba szukał jakiejś troszkę lepszej broni, która mogłaby mu sprzyjać w ramach tej sytuacji. Sam Biały jeszcze zauważony, dorzucony smoke. No i Snax, który na razie tworzy zmyłkę. Oj, gdzieś ta luka smoku jest zbyt Snax, ale czy zdąży w tej sytuacji zawodnik? Chcę to, bo mocno się o to obawiam. Dokładnie tak. A na razie, jeżeli chodzi o Innocenta, MHL wykorzystuje swojego respa, szybko zdobyte entry. Mynio jednak gotowy z rewanżem od strony od nogi. No i zobaczmy, że tutaj cały czas o tej jelko od małej drabiny chcą wyjeżdżać gracze Terro. No sam Kej szuka dla siebie miejsca, zauważony Biały, bardzo szybko wygrany pojedynek i zza tego smoka Kej daje sobie radę, chyba też spodziewa się nie do końca, no ale Killar coveruje swojego kompana, luz zostaje sam, no ale Kej. Na Michu sprawdzasz okolice starego BS-a, Snax też się tego nie spodziewa. Nie zauważył Snaxa, ale szpijanka, jeżeli chodzi o graczy jednej i drugiej ekipy. A Michu, ty, no coś tu jest za głośno, no, ale w tym momencie Snax zdobywa jeszcze fraga. No sam Michu, co to była za sytuacja, ale szpech. Proszę bardzo, jak agresywnie Michu. No zdecydowanie, ma wiele do udowodnienia jeszcze zawodnik tej ekipy, także on tutaj będzie rozgrywał to wszystko dość agresywnie. No proszę bardzo, zdenerwowany Michu, to jest to, co chcemy oglądać. Dwa fragi już teraz udało się zdobyć. Exus również daje o sobie znać i szczerze wierzę w powrót drużyny Styl Dunów. Naprawdę jest tutaj szansa, żeby... Raczej spodziewam się spokojnego wariantu po to, by gdzieś może rywal wyrzucił się z granatów. To akurat Biały kryjący bombsite B na daleko. Gotowy MHL. No i mamy próbę zejścia, no ale Biały gotowy ze swoim MP9, także no niekoniecznie była ta chęć gry na czas. Nikt nie zbiera na AWP dla MHL-a, także bardzo ważna runda dla Anonimo. No najłatwiejsza opcja jeszcze
by gdzieś nas mogłem domknąć, ale proszę, ile akcji w okolicach Elkina, ale to akurat dość intensywna wymiana. Finalnie sytuacja 2-2, no ale jeszcze MHL jest dość blisko, także jeden i drugi zawodnik ekipy broniącej był na to gotowy. Snack zostaje sam, nie wiem czy zauważony w tym momencie. Grać chyba atakujący, no ale to nie ma żadnego znaczenia. Ależ decyzja, potrojony bombsite B. Chcą skrócić, zyskać więcej informacji. Aktywne CT jest grane. Gdzieś tam na daleko snajper tworzący jakieś zamieszanie, po to by koledzy dwójkowo zdobywali eliminację. Mamy wychylenie, dwa darmowe fragi dla drużyny Styldunów i Anonymous. Zdziwione, dlaczego Styldunów gra tak dobre CT, tak fajnie sobie radzą, chociaż teraz mocne wychylenie. Oj, Innocent cały czas czeka. MHL też oddaje swoje życie. I mimo tej przewagi wszystko nam się zrównało. No sam Innocent cały czas czeka w tym miejscu. Liczy na kolejną reakcję rywala. A faktycznie blisko tego kontaktu jednak Innocent w najgorszym możliwym momencie. Sytuacja niewątpliwie jest trudna. 20 sekund. Przejmowanie zamku już za moment. No walczą, cały czas walczą zawodnicy Terro. Jeden frag zdobyty. Mamy szybki rewanż, mamy Snaxa i 10 sekund do końca. I jeszcze decyzja, by wejść pod bombsite B. Michu jest dość daleko, także dla Snaxa zdecydowanie jest szansa, by podłożyć ten ładunek. Na ostatnią sekundę tak naprawdę chyba zdąży Snax. Wydaje się, że da radę. Ale ten nade idealny od Micha. No a teraz próba zeskoczenia pod bombsite B. Luz z pierwszym fragiem, reszta ekipy no gdzieś tam się próbuje przyłączyć. No ale dopiero teraz MHL za tych wagonów. Fraga zdobywa. Oj, na szóstek miniona, ale wydaje się, że to była zbyt łatwo zdobyta eliminacja. Sam Nexus też ma informację. Panowie, tylko jeden w BS-ie, bo drugi ogarnia plecy. Także warto przyspieszyć. Złapany killer i pewna informacja, gdzie jest Snax. Także Snax no jest praktycznie bez jakiejkolwiek szansy. Obrywa chyba za moment w plecy od Nexusa. Dokładnie tak coś zmieni. No ale właśnie, Michu, to on musi coś zmienić. To on ma snajperkę i za moment kilku rywali naprzeciw siebie. I proszę bardzo, wygrane starcie ze snajperem. Próba kolejnego wychylenia. Michu, świetna akcja i wykorzystanie tej AWP właśnie pod bombsite'em. A i nagle jest przewaga, ale dla strony CT. A Michu, zobaczmy, jak mobilnym snajperem potrafi być. Pofragował na odnodze. Teraz podchodzi bliżej Elki. Zadaje bardzo dużo obrażeń, co zdecydowanie ułatwi wygranie tej rundy ekipie Styldunów. A Anonimo, no już teraz musi atakować. No innej opcji nie ma. Sporo tego skanowania, no ale proszę, mamy wyjście od tej Elki. Michu jednak nie panikuje. Łapie Innocenta, jeszcze łapie Mynia. Fantastycznie Michu z tej snajperki. 4 eliminacje i ponad 90 obrażeń w kierunku Killara. Także runda pod patronatem Micha zdecydowanie. Luz już wyjeżdża. Złapany frak wagonami. To ciekawe. Kej i Killar mają smoke, ale te jeszcze nie dorzucone. Przede wszystkim próba przejęcia okolic chodnika. Szukania kontaktu w tym miejscu. Bardzo ciekawy wariant. Widać, że totalnie się pogubili w tym wszystkim zawodnicy CT. No czemu tu nie ma smoka? A to dlatego, że czeka komitet powitalny ze strony Anonimo. A do tego Innocent już na blisko raczej to wszystko wykończy. Biały pozostaje sam. No ten namierzony właśnie, także Snax to wszystko kończy. Bardzo pewnie wygrana końcówka właśnie przez ekipę Anonimo. Zagrać Forsa, to zdecydowanie jakiś plan na to mają. Styldunów też dość ciekawie operuje granatami, no ale Terro przebija się przez tego smoka. Ogromne problemy Luza, na daleko Biały też nie daje rady. Tam akurat Killer jeszcze bliżej środka robił jakieś zamieszanie, no ale zobaczmy, że Anonimo od razu chce pod ten bombsite B przyspieszyć. Zobaczmy, że informacja, że jeden jest od banana, oznacza dojedźmy resp CT. No jeszcze w ruinach gotowy Michu, pozycja jego zdana, wiadomo, że drugi jest od strony respa CT. No sam Michu trzyma się już coraz gorzej. No ale proszę, jakieś zamieszanie nam się stworzyło. Czasu coraz mniej, tak 16, no musi uważać, miał rywali niby na jeden strzał. I mimo tak fajnej decyzji, no okazuje się, że Anonimo tej rundy nie wygra. 15 sekund do końca, dopiero przejmowany BS. No Michu nie ma prawa spanikować. Michu, bardzo łatwy frag, no ale też ujawniają się gracze ekipy broniącej to dość szybko. Jest chyba czas i miejsce, by podnieść pakę. Jest próba podkładania jej. No i MKL też jest mocno poobijany. Na szczęście dla niego Killara też udało mu się poobijać. O, jeden nade tutaj mógłby sporo zmienić. No ale jednak strzelecko Killar to wygrywa. Killar nie przesadził z agresją i za moment może oberwać. No Luz, proszę bardzo, to wykorzystuje. Sytuacja 1 na 1. K kontra Michu. Michu wie, gdzie jest K. K jeszcze nie do końca spodziewa się pozycji swojego rywala. Także Michu zachodząc wszystko od daszku. No może to wygrać. Jednak no ten brak defa może mieć tutaj kolosalne znaczenie. A sam Michu, no nie wie teraz, czy cmentarz, czy BS,
Może jeszcze jakieś inne miejsce, no ale raczej mi ustawia na okolice bombsite'u, także sprawdza pozycję Kay'a. Kay jednak to starcie wygrywa. Odbić, a Exus celowany na kut Kay! Nie daje jednak rady Exusowi, mimo że sam plan był genialny, naprawdę ograł w tej sytuacji Exusa. Ten się go zupełnie nie spodziewał w tym miejscu, no ale jednak gdzieś tam odrzut. Potem jak wylądował, był zbyt duży. No ale co ciekawe, Terro jeszcze stara się tutaj jakimiś bany hopami, buścikami to ogarnąć. A Exus, on naprawdę tylko za 2 HP dostał tym nade'em. Nieważne, innocent. Obejrzyjmy dalszą część spotkania. Może ktoś to lepiej zauważył, bo wydaje mi się, że tylko 2 punkty zdrowia Exus tym nade'em, tak powiem, za 2 punkty tylko oberwał. A innocent i tak to może wygrać. 1 na 1 kontra Michu. No innocent wie, gdzie jest paka. Sam Michu decyduje się na rozbrajanie na raz. Oj, tego czasu coraz mniej. Innocent jednak się wykiela i innocent zostaje bohaterem. No i kill. Gdzieś przy tym cmentarzu może mieć ważne zadanie, szczególnie, że nikt go jeszcze nie namierzył. No teraz jednak, białe. Pozycja znana. Michu gdzieś chce to wykorzystać, podchodząc coraz to bliżej. Sam akurat. Bliżej wózeczka. Dorzucony flash. Oj, Michu troszkę się naraża, ale bardzo pewnie. Mapa Inferno, połowa numer 2. I na razie, proszę bardzo, styl Duno w pistoletówce radzi sobie naprawdę fajnie, chociaż mamy też pułapkę bliżej środka. Mynio indywidualnie bliżej bombsite'u, BAK szukający kontaktu. Exus ma pakę, gdyby Exus padł, to byłaby tragedia, a właśnie Exusa udało się namierzyć, ale eliminacji nie ma, a sam Mynio jeszcze widać, że w tym smoku stara się dość mocno manewrować. Do tego szybka podstawka Snaxa, ale Snax tego nie wykorzystuje, a sam Mynio no też obrywał, no akurat nie miał tej kamizelki, bo operował granatami, także pojawiły się dość duże problemy. Ale to jest do wygrania, 2 na 2. Do tego poznana pozycja białego. A to biały jest tym ważniejszym zawodnikiem, to on ma tych punktów zdrowia więcej. No i też spodziewałem się od razu, że skoro biały jest trójki, to Michu jest ciemnia, biały pozostaje sam. I w bardzo łatwy sposób. Ojojoj, w bardzo łatwy sposób. Jest decyzja, by zraszować środek. Oj, w te płomienie. Jest to troszkę ryzykowne. Snacks troszkę panikuje. Na daleko Killer też ma te swoje problemy. Na rotacji jest Kane, ale tu Killer jest teraz bardzo ważnym zawodnikiem. Jeszcze się wychyla, zdobywa fraga, ale oczywiście pojawia się rewanż, ale szczerze mówiąc, jak na to zamieszanie bliżej bombsite'u, a tragedii nie ma, 2 na 2. Ale Michu, fantastyczny strzał, zostaje tylko Mynio. Exus gotowy w BS-ie, Michu zdąży jeszcze zmienić pozycję na cmentarz, także bardzo przytomnie. Zawodnik drużyny z Tyldunów, no i Exus wszystkich antyterrorystów, no ale Killer często tej snajperki nawet nie potrzebuje, by fraga zdobyć. Piękny, ładny hedzik. Ale go jeszcze na blisko gotowi rywale. Sam Innocent przygotowany niedaleko do pomocy, no ale w tym momencie nie daje sobie rady. Zawodnik CT, ale Kay, proszę bardzo, jaka ciekawa odpowiedź. Menu na blisko, 2 na 2, a to jest Echo w wykonaniu Anonimo. No i menu zostanie bohaterem, sytuacja trudna, ale ma jednak pakę. MKL się pali, ale jednak zdążył jeszcze przed tym wszystkim zdobyć fraga. Dla Micha a szkoda, bo widać, że samo wyjście z domku ok, ale potem dalsze wychylenie było problematyczne. No bez żadnego flesza pod Snaxa to nie ma prawa zadziałać. Do tego Kay gotowy do pomocy na blisko. Także jestem ciekaw, ile jeszcze z tego wszystkiego styl Dunów wyciągnie. No biały. Widzi broń Kay'a nie do końca i Kay z tego fraga zdobywa. Jeszcze bardzo ładnie uzupełnia to wszystko Snax. No i MKL w pojedynkę przeciwko czwórce rywali. Wie, gdzie jest Snax, widzi jego rękę. No i też MHL pamięta, że rywal lubi od tych pleców zachodzić. Także warto się wychylić. Jest eliminacja. Wiadomo, gdzie jest Killer. No i MHL już na niego poluje. Podniesione AK. Dobry jednak flash od Killara. I Killar wszystko w pełni kontroluje.